Maciej Wolny Telewizja w Polsce.pl. Wracamy do Państwa, wracamy razem z redaktorem Stanisławem Janeckim, Tygodnik Sieci. Panie redaktorze, witam ponownie. Dzień dobry. Po krótkiej przerwie jesteśmy ponownie z Państwem, by porozmawiać o sprawach politycznych, o sprawach polityki krajowej w obliczu sondaży, które się pojawiają. One przedstawiają dość różne wyniki, ciekawe wyniki, w zależności też od tego, jakie pytanie zostanie postawione. I zacznijmy od pytania, które zostało postawione na portalu w polityce.pl. Tam pojawił się taki sondaż. Na ten moment zobaczmy, jakie są wyniki. W odpowiedzi na pytanie, czy prawo i sprawiedliwość zdobędzie samodzielną większość w jesiennych wyborach, na tak, to bardzo prawdopodobne odpowiedziało 78% respondentów. Nie, w większości pis nie zdobędzie to 19%, a 3% respondentów nie ma zdania w tej sprawie. jak uważa pan redaktor? No w, w takich badaniach całej grupy, które były kilka miesięcy temu, wychodziło, że 52% wyborców bo tych wszystkich, wszystkich, którzy byli pytani jest przekonanych, że zwycięży Prawo i Sprawiedliwość i taka samospełniająca się przepowiednia tu jest więcej, bo tamto już zaczęło działać. Tamto badanie jako samospełniająca się yy, przepowiednia, no bo zawsze ludzie liczą yy, konkretne sprawy, to znaczy co zyskali. Co mogą stracić i co grozi, jakie groźby. Jaka jest alternatywa? Tak? Jakie groźby wiszą nad Polską, nad nimi, gdyby zmienić władzę? I taka kalkulacja, taką kalkulację każdy sobie przeprowadza, i ona jest zupełnie niezależna od sympatii politycznych. Dlatego Platforma ruszyła z kampanią o Schabowym. To wszystko wygląda śmiesznie, ale chcę wejść po prostu do wyobraźni Polaków, że zostaną pozbawieni swojego ulubionego schabowego, a, jak już, a jeśli nie zostaną pozbawieni, to on będzie niemiecki, duński, chociaż nie wiem dlaczego niemiecki, bo największym producentem jest Hiszpania, akurat w Europie wieprzowiny, a polskie dwie największe takie grupy spółek mięsnych jedna też do Chińczyków. A druga należy do Duńczyków. To wszystko jest, to jest totalna ignorancja, za tym przemawia, ale to nieważne jest ta ignorancja. Ważne jest to, czy to chwyci, bo oni się obawiają tego, że te tendencje, które ten sondaż pokazuje, mogą się jeszcze utrwalić. W związku z czymś próbują już nie grać na takich wysokich tam diapazonach, że będziemy mówić polexit, yy, drożyzna, tylko nie z konkrety z wam zabiorą ziemię rolniczą sprzedają ojcowizna przypomina się placówka i yy, 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 Brasowa prusa i te wszystkie historie co strasznego się dzieje yy, więc próbują te tendencje przerwać takim zniżeniem się do konkretnej polityki tylko to jest chyba złe odczytanie yy, nastrojów i czyli to nie chwyci i że nie chwyci no bo Trzeba też być wiarygodnym. Jak wychodzi no pani o, o matko, pani Marta Wcisło ma jakieś pluszowe świnki i, i nie wiadomo po co pluszowe, no pluszu nie jemy na razie. Kto wie. I wywala je i mówi, było 250 tysięcy stat, a 80% zniknęło. No to głupoty opowiada, bo ka każdy, kto sięgnie po jakieś wiadomości, źródłowa ludzie na wsi na przykład to znakomicie wiedzą, że wśród tych 250 tysięcy stat połowa to były od 1 do 10 świnek, a na zachodzie, w Holandii, Danii czy w Niemczech to przeciętne w Niemczech tysiąc, w Holandii 2,5 tysiąca. A w Danii 3000, a średnia w Polsce 64 świnki. Więc jak ktoś opowiada takie derdy małe, że o o zamach. No to nic nie rozumiesz z tego, bo koncentracja oczywiście po głowie tam spadło i to są jakby fakty obiektywne, ale ono zaczęło spadać od 2007 roku. Największy dołek był w 2015 i, i, i potem już nie przekroczyło 12 milionów. Mówię o tym dlatego, że nawet używając takich narzędzi trzeba być bardzo wyczulonym na to, co ludzie łatwo mogą sprawdzić. A atakując mieszkańców wsi, żeby oni, bo, bo wieś może, Państwo, żeby decydująca jak zwykle jeśli chodzi o wynik wyborców żeby przeciągnąć na swoją stronę nie trzeba się kompromitować bo Ludzie na wsi, wbrew temu, co oni o nich sądzą, takie rzeczy mają w małym palcu. Doskonale wiedzą, dlaczego nie można w Polsce tam, nie wiem, prosiaka wyprodukować, tylko trzeba sprowadzać z zagranicy. Wiedzą, dlaczego nie mogą utrzymać tych loch. Przepraszam, że się tak przyczepiłem tego, ale to jest hit taki. Przeczytałem dzisiaj w Gazecie Wyborczej, jak Paweł Wroński wpadł w zachwyt. Jaka to wspaniała strategia, która wreszcie Wreszcie dokopie Prawo i Sprawiedliwości, wyciągnie Platforma Obywatelską na Wyżyny. To jest ta naiwność, że się czepia każdej szansy. To oczywiście nic nie wyciągnie, no bo ludzie. Dowiedzą się jak wygląda rzeczywistość. Ale tutaj kluczowa jest ta wiarygodność, o której też pan redaktor Otóż wspomina, to, tak, no. jak się urządza taką kampanię, to trzeba się trzymać jakichś faktów, żeby to wyglądało na realne. Poza tym, no, czy przepraszam, kawałek schabowego leżący w sklepie, to ma kartkę biało-czerwoną albo duński krzyż, albo tam niemiecką trójkolorową, no przecież to są bzdury kompletne. Poza wszystkim, ludzie widzą, że można to polskie mięso dostać w, w, w każdym miejscu i to same te same liczby pojawiają się przy tej sprzedaży ziemi, przy, przy każdej takiej rzeczy. Jak się operuje ogólnymi liczbami o drożyźnie i się mówi, że tam Żywność wzrosła, no to jest dość łatwe do przyjęcia. No ale wtedy trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało i czy to jest wina rządzących. No i wtedy wychodzi, no to dlaczego tak wysoka inflacja jest na przykład w Estonii? Czy w Czechach jest wyższa od nas, czy we wszystkich państwach frontowych? Dlaczego przekroczyła 10% Wielkiej Brytanii, która jest poza Unią I tak dalej, i tak dalej. Czyli trzeba mieć taką szerszą wiedzę, żeby uruchamiać takie kampanie, żeby się nie skompromitować po prostu, bo w dzisiejszym świecie jest bardzo łatwo to wszystko zweryfikować. A teraz w drugą stronę, panie redaktorze, jak prawo i sprawiedliwość radzi sobie z wyzwaniami, które stają przed prawem i sprawiedliwością, przed zjednoczoną Prawicą, między innymi ten, to, to, to wyzwanie dotyczące właśnie wsi, właśnie rolnictwa. Jak w tym zakresie sobie Zjednoczona Prawica radzi, jak sobie radzi nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Robert Etelus. Czy te działania, ta aktywność polityczna, czy w różnych obszarach prawa i sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy pomoże zdobyć samodzielną większość? Znaczy radzi sobie dobrze, bo w krótkim czasie przekonał Komisję Europejską. Która oczywiście pogroziła tam Polsce, Węgrom, Słowacji palcem, że nie wolno wprowadzać ograniczeń, bo handel to jest wyłączna kompetencja Komisji Europejskiej czy instytucji Unii Europejskiej, ale udało się to wrzucić na agendę Unii Europejskiej i te ograniczenia zaakceptować jako unijne czyli nie można. Stworzyć taką koalicję w ogóle. Otóż to, czyli nie można się przyczepić. Po drugie, udało się załatwić te odszkodowania. I one popłyną, wzmocnione pieniędzmi z, z Polski. Więc tu widać, że, że to jest skuteczne. Pojawił się problem tego nadmiaru zboża. Oczywiście, może nie wszyscy się w tym orientują, ale też Donald Tusk, jako były przewodniczący Rady Europejskiej, nie może opowiadać takich głupot. I politycy PSL-u, że na przykład jak jest wjedzie jakiś produkt na terytorium Unii, to można go ograniczać, obłożyć słami, jak jest bezcłowy albo w jakieś kaucje prowadzić To są wszystko kompletne bzdury. Każdy może, nie jest tak, że musi dojechać dokąd. Jak się znajdzie na obszarze celnym Unii, to może każdy sobie go. Kupić, ale to jest zupełnie inna sprawa, więc Pis dowiodło, Prawo i Sprawiedliwość dowiodło, że potrafi rozwiązywać takie sprawy. Wszyscy mają w pamięci zimę zaopatrzenie w węgiel i teraz łatwo sprawdzić, że węgla jest nadmiar i on, te zapasy, które miały służyć zabezpieczeniu potrzeb na zimę jeszcze są. Mogą stanowić rezerwę na przyszłość, czyli dwie rzeczy. Jak wybuchła ta odra, która miała tam zatruć pół świata wszystko, to właściwie okazało się po tym kryzysie rtęciowym, który był kompletną lipą, że ta odra znacznie szybciej się odradza. Niż te takie alarmistyczne prognozy były. Czyli gdzie się nie dotknąć, to sprawy są załatwione. A podstawowa sprawa, jaka jest załatwiona, to to, że nie przysuwa się do Polski niebezpieczeństwo. Rosyjskie związane z wojną na Ukrainę, że, że to jest skutecznie hamowane między innymi przez dostawy broni z Polski i pomoc, jaka tu napływa. Czyli nie ma takiej trudnej sprawy, a one są najtrudniejsze, niektóre od 1989 roku, której ten rząd nie byłby w stanie rozwiązać. To ludzie siedzą i są. No tak. Mając takie problemy, oni dają radę, no jeszcze ta inflacja jest nierozwiązanym problemem, ale ona też zaczęła maleć, bo ten wskaźnik 14,7 to, to jest jednak spadek. Jeśli do wyborów ta inflacja zejdzie w poniżej 10%, no to ludzie powiedzą, to ostatnie też potrafili załatwić. Czyli po co mamy zmieniać władzę, która poradziła sobie z problemami, z jakimi nie konfrontował się żaden wcześniejszy rząd po 80 tym bardziej, że cały czas aktualne jest pytanie o te propozycje konkretne programowe ze strony opozycji ze strony, obozów politycznych które chciałyby tę władzę przejąć no często ma, schabowy. często słyszeliśmy przecież o tym, że po wyborach zobaczymy najważniejsze żeby odsunąć PiS od władzy no, czy rzeczywiście tak jest Ja sobie przypominam też sondaż bodajże ibris dla Rzeczpospolitej z zeszłego tygodnia gdzie zapy gdzie zapytano respondentów o to czy opozycja jest gotowa na przejęcie władzy właśnie i tam większość jeżeli zbierzemy te odpowiedzi na zdecydowanie tak, albo raczej tak, no to większość uważała, że opozycja nie jest gotowa do tego przejęcia. co władzy. ciekawe, takie przekonanie utrzymuje się od półtora roku w sondażach. I to jest katastrofalne dla to Dlaczego opozycja dla opozycji? Nie reaguje. Bo nie wie, co zrobić. To znaczy, przyczepia się do różnych rzeczy, które rząd robi tych właśnie konkretnych wie, wjechała na tego schabowego którego powtarzam No bo to jest jakiś kuriozalna ja sobie nie wyobrażam innego państwa europejskiego gdzie siadają posłowie i, i na talerzem ze schabowym to jest jakaś kompletna szajba po prostu. Tym bardziej, że ci sami ludzie apelują, żeby, przepraszam za wyrażenie, nie żreć wieprzowiny, tylko się przestawić na wszystko inne, bo to jest szkodliwe yy, i tak dalej. Cholesterol podnosi, a potem mówię: o, nie ma naszego ukochanego. Co z tego, że ma cholesterol, jak nie będziemy mieli? Co jeść, więc w każdej sprawie, której oni się, się tkną, to albo nie dają alternatywnego rozwiązania, albo idą kompletnie na manowce, bo ludzie nie żyją tymi problemami. Owszem, żyją drożyzną, ale jednocześnie wszyscy wiedzą, że czternastki już dostaną przed wyborami że ten cały system świadczeń społecznych się trzyma kupy, że ZUS, dzięki temu, że pracują Ukraińcy legalnie, inni cudzoziemcy, ale tu Ukraińców jest 80%, wśród tej grupy, o ile nie więcej, i że po raz pierwszy od lat ZUS oddał część dotacji rządowej, bo jest w stanie bieżące potrzeby zaspokoić z bieżących składek. Przecież ludzie nie są ślepi, widzą te różne sprawy, że państwo funkcjonuje i jest w stanie nawet dobrze funkcjonować, a potem mogą przeczytać, nie muszą artykuł jak w telegraf przed paru dni. Gdzie jest znowu powtórzona ta teza, że w 2030 roku Polska przegoni Wielką Brytanię, gdy chodzi o dochód na głowę, bo liczą, że dochód wedle siły nabywczej w Polsce już wynosi 28 200 funtów, brytyjski jest o 6000 większy, ale to tempo yy, awansu Polski materialnego jest tak szybkie, że za chwilę rzeczywiście Brytyjczycy zostaną przegonieni. Przecież ludzie jeżdżą na, granice, na wakacje, na krótkie wypady, i też czują, na co ich stać. A jeśli ich stać, to znaczy, że stajemy się normalnym, w miarę bogatym państwem zachodnim. Mają ryzykować, żeby przyszli ludzie, którzy niczego nie udowodnili? Zapytam krótko, opozycja marnuje w takim razie ten czas, który miała między poszczególnymi wyborami? Absolutnie marnuje, szczególnie teraz go marnuje, ponieważ nie ma żadnego sposobu, Realnego zaczepienia prawa i sprawiedliwości, takiego, które by lewarowało opozycję kosztem prawa i sprawiedliwości. Nic takiego się nie dzieje, to znaczy prawa i sprawiedliwość nie traci, oni nie zyskują, nic nie zyskują po prostu. Czyli Donald Tusk doprowadził do jakiegoś tam poziomu 26-27%? I stop, i nic się nie. Dzieje. No i pytanie, czy coś ruszy. Borys Budka był lider platformy obywatelskiej, uważa, że impulsem będzie marsz 4 czerwca, ale myślę, że można mieć pewne wątpliwości. Ten temat jeszcze pewnie na antenie telewizji w Polsce .pl wróci. Redaktor Stanisław Janecki był moim i państwa gościem. Pięknie dziękuję, dziękuję pani redaktorze za nasze spotkanie, za naszą rozmowę, a państwa zachęcam do pozostania z nami.